tylko chciałam powiedzieć, co się stało w poprzednim odcinku. A. No. I co powiedzieć? Cisza taka karolaska. Nie, powiesz, oni mnie ukradli. Bo ja miałam dom z Amelką i oni mnie ukradli. Teraz mam nowy dom. Dokładnie tak było, kochani. Bardzo dobrze słyszycie Józka. Ja biegnę, Monia. Idzie za mną, chodź. No jest. A masz ten? Nie, idź ty daleko. Jesteś na spawnerze? Spawnerze? A. Na spawnerze? No Józek! No Józek, nie rób sobie ze mnie jaj! O. No, co mnie bijesz? To mi chodzisz pod celownik. Monia, patrz! Co? Pszczoły? Mamy ul. Ale czad, i tam są pszczoły dwie. Słuchajcie, kochani, w poprzednim odcinku, jak widzieliście, ja budowałam sobie bazę z Amelką, lecz niestety pewne osobniki postanowiły wbić do tej bazy i ją zabić. W Minecrafcie jest tylko Józek, a ze mną na Discordzie jest jeszcze Karolask i silny tatko Pawcio. Karola do nas ma dojść. Widzisz tam tą jaskinię? Widzisz tam tą jaskinię? Widzę, Józek, widzę. I tak tam nie pójdziemy, chodź dalej. Ale my nie mamy jeszcze nawet miejsca do spania. Ej, wziąłeś tu łóżka, no? Polujemy owce. Dobra, chodź. Ej, patrz! Co? O, no nie widzisz! Widzę! No widzisz, nie widzisz. Żółwie, ninja. A to żółwie, a ja myślałam, że to jakaś farma. Ja myślałem, że to jakaś baza będzie. No ja też. A... Masz łopatę? Weź tu rozkop wszędzie. Właśnie wiem. A słuchaj, ten, ja mam jajo żółwia. A po co nam jajo żółwia? No przecież tak się cieszy, ej, zabijamy te żółwie. Dlaczego? Co ty im... Czekaj, ja zrobię tabliczkę i podpiszę, że była... że zapraszam na YouTube'a. I będzie na mnie, że ja zabijam wszystkie żółwie. Dajcie lajka, bo żółwy zginą. Józek. Czekaj, no, piszę. No ty jesteś nienormalny jakiś! Zostaw to, nie niż tego, napracowałem się. Chodź dalej. O. Bardzo dobrze, tak. Józek. Chodź. Ej, Enderman. Tu. No wiem, no, że Enderman jest. Po co ty Enderman? Ale zabij go. Ano. No bij go! Nie. Bo ja dedam. No bij go! No bije! Patrz. Coś jest. Ale... No... Okay. Chodź! Pa! Co ty? Ej, boję się! Jezu, jakbyśmy umarli. Sprawdzałem właśnie, czy jest woda. Jest tam liczka jakaś. Oj, ktoś zabił. Czyje to villagerowie byli? Ale biedny, ktoś sobie kupił za 3 dyszki. Skąd, że to byli villagerowie? No tak mi się wydaje. Ty nawet tu nie zaszłaś jeszcze. Przecież czyta... Cheaterka, cheaterka. Jeszcze nie zeszła i mówi, o czyj tu przecież byłam na dole i czytałam przez to. Przez bloki widzi, tak? No wyjdź. Daj mi wyjść. No i ty po co tu chcesz iść? Też symulowałem bazę na górze, a miałem parę kratek niżej bazę. O, też tak właśnie chciałam zrobić, ale... Żelazko. No, ale jak ktoś znajdzie twoją bazę na czyj taką... Właśnie, Monia. Co ty narobiłaś? Co to miało być? Kochani, to do wycięcia. Ej! Ej, bo to jest... Co ty robisz? Musimy szukać diamentów. No, ale przecież powinniśmy szukać miejsca na bazę. A no tak, chodź. Nie, a to, co kopałaś na poprzednim odcinku, to już tam nie ma bazy? No nie, bo... Silny już kordy sprzedawał. Nie ma bazy, dlatego że no przyszli... Wykopuj się obok. Przyszło dwóch bandytów. Szymerowski Józek przez Uzwykłe i Karola przez Trzysy. Uzwykłe, a uzamknięte to niezwykłe? Uzamknięte to uzamknięte. Specjalne. No przyszli i zabili po prostu moją współlokatorkę. Nie, ona bo chyba chciała zabić, my no to, nie byliśmy. To jest właśnie, prawda. Ona mnie zabiła, miałam jedną serduszko prawie. To jest prawda, oni się bronili. Ona chciała mnie zabić. To jest prawda.
Gdzie ty tymczasem jesteś? Amelia wyglądająca to teraz. Ale ja to nie ja! Nie. Tak no było, fajnie. To. Jak się dowiedzą, że kordy są spalone, to nie dostanę kasy. I gdzie ja mam prowadzić? Do wody. Na pewno nie tam, gdzie jedziesz. A nie, tam muszę. Prawo, 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 prawo! Tu jest statek! Prawo. No nie tam, prawo! Tam był nie statek. Te prawo. Super, mówię, prawo leci na lewo. No bo co to jest? Co to było? Jest. Ty wszystkiego boisz, co się rusza. No. No ja ci mówiłam, że tam trzeba iść, bo tam jest statek jakiś. Wszystkie rzeczy. Co? Ano, zwykły mob grinder to jest. Słuchaj czasami mądrzejszego. Puszczona baza? Nie mam, widzę, że baza startowa, więc nie zniszczę. Ale pozwoliłem sobie wziąć parę rzeczy. Wziąć? Okej. Jak coś nie będę was atakował. To w dobrą stronę idziemy? Chodź za mną. Trochę bardziej musimy iść na prawo. No tam. Przecież ja to... Józek. Nie, te prawo. No nie stawiaj mi tych klocków! No ale no tak się idzie szybciej, gdy się je stawia. Monia się o nie potyka. No dokładnie. To było wredne. Czekaj, bo kliknęłam tam. Co ja mam? Ja mam bambusy, będę się trzymał, to mogę. Aha, co dostałam? Grabisz 2. A nawet... O. Gdzie ty jesteś? Patrz. Tu patrz, tak w tym miejscu. No można tutaj. Tylko, a masz sadzonki dębu ciemnego? Mam właśnie, sadzonka ciemnego dębu, 4 sztuki mam. Ale czad! Ty, ale... Ja muszę coś wyrzucić. Myślę o wszystkim. Jestem tu osobą myślącą. Aha. Jak dobrze, że ty jesteś, Józek, naprawdę. No... Po co ty skaczesz, jak mam wodę i bym cię poznał? Nie skacz. Oho! Mamy spawner, będziemy mieć tutaj, więc zarąbiście. Dobra, ekstra. Uważaj, widzę. Dobra? Ej, ktoś tu łaził. Ja. A. Znaczy, nie wiem, no nie widzę nic. Nie no, możliwe, że ty... Chyba, mam nadzieję, wiesz? Ja też mam taką nadzieję. Ja też mam taką nadzieję. Miejmy nadzieję. A nawet jak ktoś tam był, no to co to zmienia? Był, to już nie ma. Prawda, prawda. Jak będzie, to zabijemy. Przecież damy radę. Prawda. Zrobimy sobie itemy i będziemy zabijać wszystkich gagatków. Tych, co nam będą przeszkadzać. Ej, duża ta kopalnia, serio, no. No wiem. Idźcie mi stąd! Nie. Dobra, nic się nie stało. Słyszę pająki. Może spawner. Gdzie one? A to jeden pająk sobie łazi. No wiesz, ty co? A kamienny czy ten zwykły? Zwykły. A. Nadzieję mi narobił. Będzie. Ej, tu ktoś bazy. Przed chwilą musiał miejsca chyba... na bazę? Dlaczego tu? Leżało żelazo wykopane i pochodnia tu jest. Józek, ty tu chyba byłeś. Ty wchodziłeś... Nie, wiesz, jak się nie ładują chunk, jak się nie ładuje chunk, to będzie nawet może rok leżeć. Jak się załaduje chunk komuś, to wtedy 5 minut mija. Aha. Dobra, wiecie co? Znalazłam nam piękne miejsce na bazę. No i super, teraz buduj. Właśnie zaczynam to robić. Będzie przepiękna. Wyobrażam to sobie. Moje zdolności chyba budownicze przeleję tutaj specjalnie. A będzie lepsza niż ta starsza? Oczywiście, że tak. No i dobra, no to będzie ładna chyba. A co tam, to była brzydka? Gdzie jest mój netheryt? Będę rana. Mam nadzieję. Nie dałaś go do netherchesta? Nie wiem, mam nadzieję, tak szczerze. Mam taką nadzieję. Może skinęłaś z nim. Nie, ja nie. Ja kilka razy zginęłam po odcinku tamtym. Ja zrobię nam automatyczną farmę pszenicy. Nie mam mączki kostnej.
Masz kości chyba. Jedną. No to są dwie mączki kości. Trzy. Nie wystarczą. Patrz, pyk, 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 pyk. Dookoła na wszelki wypadek. Nie. Robię to. Robię. O. Wystarczyło, ale jaja. Tylko, wiecie co jest najgorsze? Józek, dlaczego tylko cztery wziąłeś? Sadzonki? No. No bo i tak to wypadnie z liści. No właśnie, nie wypadną chyba cztery. Ale po co te cztery naraz paliłaś? Dlatego, że duży dąb nie wyrośnie inaczej. W sensie ciemny dąb. To jest duży tylko? Choinka wysłała. Ciemny, to świerkowy, Karo. Ciemny, no. Tylko czwórka. Nie no, raczej wypadną, no zobaczymy. O, jedna jest, jedna jest. Jak nie wypadną, to będziemy się martwić. Już są dwie. Józek, zabiję cię. Nie, to patyk. No. Trzecia, no trzecia, ja trzecia, 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 trzecia. Osiem zostało. Siedem. Czy ty masz zamiar odliczać? Tak. Jak po chumie. O Jezusie! Potwory! Jezus, który się zawał dostał. Przepraszam. Że się wczuwasz w grę. Ja naprawdę się boję potworów tu. No ale co jest strasznego? Bierzesz i zabijasz. Ale jestem nobem. I co, nie wyleciały sadzonki? Czekam na te no niszcz je. Nie. Szczęściem. Masz jakieś szczęście? Nie. O, masz kilo ze szczęściem. W ostatniej było! W ostatniej! Dobra, kochani, myślę, że na dzisiejszy odcinek to tyle. Mam nadzieję, że kolejny już nie będzie potrzeba przenosić bazy ani nic takiego. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już będę budować bazę ładnie i ogólnie liczę na to, że podobał wam się taki format, że rozmawiałam sobie tutaj z Józkiem, co prawda Karo też była w tej, ale Karo będzie miała z nami bazę. Pamiętajcie o subskrypcji, o zostawieniu łapki w górę i do następnego.